na kanale Moda Eko Kreatywna. Dzisiaj zaproszę Was na mega haul lumpeksowy. Naprawdę bardzo dużo rzeczy kupiłam. A będzie to haul z dwóch lumpeksów marki, czy też sieci ciuchy z Krakowa. I zobaczycie też krótkie relacje z tych lumpeksów. Już nie będę ich przedłużać. Takie przerywniki powiedzmy tylko. I zobaczycie też jakieś stylówki z tymi ciuchami, które kupiłam. Oczywiście tylko w tym przypadku, kiedy coś jest na mnie dobre. Kilka rzeczy też dla Was tak poglądowo przymierzę, także zapraszam na ciąg dalszy już. I oczywiście zachęcam Was do polubienia filmiku. Będę bardzo wdzięczna oraz do zasubskrybowania mojego kanału. No i przechodzimy do konkretów, do relacji z second handów. Witajcie kochani, cześć! Jestem w Nowej Hucie. Przyjechałam do ciuchów Kraków na nową dostawę. No i wiecie, zobaczymy co jest. Wydaje mi się, że dzisiaj nowa dostawa. Ale jestem taka trochę zakręcona, więc zobaczymy co to będzie. Także widzimy się niedługo. Pani, no i jestem na miejscu. Niestety coś pomyliły mi się miejscówki. Tutaj był w poniedziałek towar, ale nie szkodzi. I tak jest praktycznie nowy. A panie tutaj dokładają codziennie do tego towaru. Także zobaczmy co jest. Cześć kochani, jestem na Lili Venedy, to jest ta miejscowa. I... O, tam jest sklep, ciuchy, kolejna wiosenna dostawa, idziemy, zobaczymy co jest, trzymajcie kciuki, żeby były fajne rzeczy, no i oczywiście, że zobaczycie haul, także No i kochani, zobaczcie, teraz moje zakupy. Naprawdę jest tych rzeczy trochę, więc będę tak pokazywać te rzeczy, których nie mierzę. Będę Wam tak krótko o nich opowiadać i pokazywać po prostu dosyć na szybko. I zacznę od tych rzeczy, których jest najmniej, ale naprawdę są to piękne rzeczy. Pierwsze to jest ten sweter.
I moi drodzy, to jest sweter marki Monsoon, rozmiar L i jest naprawdę piękny. Ma bardzo też dobry skład, już Wam powiem konkretnie jaki. Bardzo fajny, oversize'owy sweter rozmiar L. Jak mówiłam, 56%, 58% przepraszam, wiskozy, 56 albo 8, ciężko to zobaczyć, i 5% wełny. Posiada też w składzie nylon. No jest to taki właśnie oversize w przepięknych kolorach. Zobaczcie, jak ładnie ten melanż tutaj wygląda. Ma w sobie takie i żółte, i fioletowe, i czerwone, takie malinowe kropeczki. No jest w idealnym stanie, jak widać. Wyjmę Wam na chwilę ten sweter. O, teraz jest zmięty tutaj róg, ale zobaczcie, jest to naprawdę fajny taki sweter oversize, długi, z rozcięciami, który można nosić sobie na wiosnę do getrów, do leggingsów, do spódnicy wąskiej czy długiej i ma też fajne guziki na mankietach, ma naprawdę fajne detale. Jest naprawdę świetny, myślę, że lepszy byłby na rozmiar M lub L, ale wiecie, do jeansów jak się to wsadzi do środka, tak jak ja tutaj, no to może to całkiem fajnie wyglądać. Teraz modne są te oversize swetry, więc też nie mam do tego jakichś uwag. W każdym razie całkiem fajny sweter, bardzo wygodny, naprawdę, i to czuć, że ma fajny skład ten sweter. Może nie jest w 100% naturalny, ale naprawdę dobry skład i na wiosnę tego typu swetry są super. Nie musi to już koniecznie być wełna, właśnie bawełna, wiskoza, ma dodatek wełny, więc jest to takie przyjemne i nie jest mi zimno, mimo że tutaj u mnie jest dość chłodno. Także tadam, sweterek naprawdę, naprawdę w fajnym kolorze, słuchajcie. No i kolejna rzecz właśnie taka unikatowa. Powiem Wam, że jeszcze przerywając, nie będę Wam teraz mówić, nie będę tego dzielić na ten lumpeks i ten drugi lumpeks kolejno, tylko po prostu będę pokazywać wszystkie rzeczy z obydwu tych lumpeksów, bo tam asortyment jest podobny. W sensie oni mają z jednych źródeł, z tego samego źródła te rzeczy i no i to tak jakby nie ma sensu, bo ceny też są bardzo podobne, też są podobne do ostatniego filmiku, do sklepu na Długiej. I nie widzę żadnych różnic w cenach między Lili Venedy a Drugiego Pułku, czy jakimś innym sklepem marki sieci Ciuchy, więc po prostu będę to mieszać. Jeżeli sobie przypomnę, skąd jest ta rzecz, to Wam powiem, jeżeli to jest dla Was istotne, ale myślę, że to nie jest aż tak ważne. Po prostu kupiłam mniej więcej po połowie rzeczy. Buty, które tu pokażę, są akurat ze sklepu na Lili Venedy. Także lecimy dalej. Kupiłam właśnie też, akurat to pamiętam, w tym sklepie te jeansy vintage. Naprawdę są spoko, są trochę za długie na mnie. To jest rozmiar taki 34-36 i to są jeansy vintage, więc one nie są elastyczne, ale są w tym modnym kroju. Właśnie taki wysoki stan, mają wąski pas. Tu są bardzo fajnie takie troszkę ściskające w biodrach, co naprawdę fajnie robi, bo ten jeans jest sztywny i figura wygląda w tym spoko moim zdaniem. No zobaczcie, tak fajnie się prezentują te jeansy. Z tyłu też Wam pokażę. Mają tutaj taki naszywkę na kieszeni. Naprawdę według mnie całkiem fajne i bardzo, bardzo porządny, gruby jeans. Ostatnio stwierdziłam, naprawdę kiedyś robiono tak jakościowy ten denim. Jest to takie grube, mięsiste i właśnie fajnie trzyma, jak tutaj mam na przykład troszeczkę, wiecie, większość kobiet troszeczkę tutaj, czy brzuszka, czy trochę więcej ciałka w miejscu brzucha, to fajnie właśnie zbiera i o, całkiem fajnie to wygląda, nie trzeba się tutaj niczego wstydzić moim zdaniem. I tak, taki zestawik zrobiłam, oczywiście sweterka sobie nie zostawiam, bo jednak jest na mnie trochę za duży, ale jeansy kto wie, trochę ciężko mi się było w nie wcisnąć tutaj, ale jak się już zapnę, to one, wiecie, jeansy się takie prawdziwie się naciągają, więc one spoko później już leżą. Lepiej jak są takie, że się na domyk, że tak powiem, niż jakby miały być za luźne i potem się takie worowate robią. No i do moich tych różowych sneakerów uważam, że fajny zestaw. Ja mam takie różowe sweterki, więc sobie na pewno jakiś podobny mogę nosić wiosną, czy też właśnie jakiś podkoszulek, bluzę, a na razie mam właśnie taki zestaw dla Was dzisiaj. Także jestem bardzo zadowolona i tego typu jeansy kosztowały w granicach 35-40 zł, coś w ten deseń, słuchajcie. No i lecimy, słuchajcie, dalej.
Teraz Wam pokażę żakiet, bo to jest jedyny żakiet, który mi się udało tym razem kupić. Bardzo za to fajny żakiet marki Phase 8. Zobaczcie. Świetny jest na lato, będzie bardzo piękny dla kogoś, elegancki. Rozmiar 14, mi się wydaje, że to jest po prostu L-ka. Nie wydaje mi się, że to była XL-ka, no nie wygląda to aż na takie obszerne. Natomiast naprawdę też super składzik, już Wam mówię. 36% len, słuchajcie, 35% koton, bawełna, ma dodatek elastanu, 1% jedwabiu, to jest trochę dziwne, czemu 1% akurat. No i reszta jest poliester z elastanem, ale no tak jakby 70, prawie 75%, ponad 70% jest tych włókien naturalnych, w tym len, bawełna i jedwab, co naprawdę uważam jak na żakiet, to jest świetny skład. Pokażę Wam tutaj tą fakturkę, jest w idealnym stanie, naprawdę. Tutaj może troszeczkę tu są takie, nie wiem jak to nazwać, haftki. Haftki są takie tutaj minimalnie przytarte u tego, ale tego nie widać, bo to się zapina od spodu. Więc na wierzchu jakby ten żakiet jest w idealnym stanie. No nie ma sensu chyba, żebym go mierzyła, bo mogę Wam pokazać mniej więcej jak ten krój wygląda, bo ten żakiet jest po prostu na mnie za duży. To nie miałoby większego sensu, tym bardziej na tą bluzę. No, widać, że jest za duży. W każdym razie taliowany, przepiękny żakiet, super składem, idealny na lato i do sukienki. I może być to taki żakiet typu właśnie na komunię, na wierzch sukienki, czy na wierzch kostiumu, boże, kostiumu, czy na wierzch jakiegoś ze spodniami, jakiejś bluzki eleganckiej. W każdym razie idealny żakiet na okazję, ale może być też do pracy. Jeżeli lubicie jasne kolory, no to będzie idealny na przykład na sukienkę do pracy, czy na elegancką spódnicę. Bardzo, bardzo piękny moim zdaniem, piękna rzecz. Także super. A żakietów nie jest tak łatwo letnich znaleźć, powiem Wam. Ja nie jestem taka bardzo żakietowa w lecie. Mam może dwa takie zestawy, gdzie noszę te marynarki, ale tak naprawdę to ja bardziej jestem taka... bardziej wygodne rzeczy lubię niż żakiety, ale jest moim zdaniem i tak przepiękny. No i teraz jeszcze jedna z pojedynczych takich rzeczy, to jest koszulka z czystego jedwabiu, też marka Phase 8, zobaczcie, ten sam rozmiar w zasadzie, więc można by założyć, że być może tą podkoszulkę można by pod to nosić nawet jako zestaw. Oczywiście każda tu pasuje, no i ona jest przepiękna ta koszulka, bo słuchajcie, ona ma taki efekt ombre, ma tutaj takie ręcznie robione koronki, no jest to majstersztyk. To jest LXL według rozmiaru. Oczywiście wymiary, jak ktoś chce, to podam. Pięknie zrobiona koszulka i to jest naprawdę, i ma szerokie ramionczka, co jest super, bo ewentualnie można się cielisty biustonosz podsuć i nawet tych ramionczek nie powinno być widać, bo one są po prostu dość szerokie, więc powinny zasłonić też ramionczka stanika, dlaczego nie? Naprawdę piękna rzecz. Zobaczcie, 100% jedwab. Myślę, że to może nie być, chociaż nie wiem, czy to nie jest też nic jedwabna. No ale w każdym razie, no ozdoby być może nie są w 100% z jedwabiu, natomiast cała koszulka jest jedwabna i posiada zamek, więc ona się będzie fajnie dopasowywać do figury. Nie, będzie ją wygodnie włożyć, sobie tutaj można rozpiąć i później z powrotem zapiąć. No, tadam, przepiękna rzecz, naprawdę. Wow, jedwab mnie zawsze, zawsze zachwyca i jak ktoś sobie to upoluje, to szczęściarz. Niestety na mnie nie jest, bo to jest większy rozmiar. Dobra, kochani, no i teraz buty. No nie mogłam się już doczekać, żeby Wam pokazać te buty, a jedne z nich są związane z walentynkami, więc w ogóle... Baba, naprawdę jestem zakochana w tych butach. Jedne już są buty praktycznie przyrezerwowane, rozmiar 35, ale to nie jest... Moja przyjaciółka Asia, która ma rozmiar 35, je mierzyła i są za duże. Czyli to jest bardziej 36, zdecydowanie to jest 36, bo ja normalnie wchodzę w te buty, chociaż na mnie są naprawdę bardzo obcisłe. Mam 37, więc zakładam, że to jest takie typowe 36, właśnie nie 35. Zobaczcie, tutaj spody są jeszcze naklejki, jest... napis Made in Brazil i to są naprawdę fajne buty. Carvela by Kurt Geiger. Pokażę Wam przebitki zdjęć, jak mi się tam uda. Złote buciki z bardzo, bardzo mięciutkiej skóry. One są trochę takie balerinkowate z przodu, ale co jest świetne, mają bardzo wygodne obcasiki, takie klockowe.
fajne, stabilne, nieduże obcasiki, bo to jest chyba, wydaje mi się, że to jest 3,5 cm albo 4 cm. No po prostu idealne buciki na lato będą no, zachwycające, na jakąś okazję też mogą być, czy na Sylwestra, czy na cokolwiek. Mega uniwersalna rzecz, zobaczcie. Mega uniwersalna rzecz, która może być i na okazję właśnie, i na letnie po prostu chodzenie, bo w złotych butach w lecie do opalenizny można naprawdę wyglądać przepięknie. Wiosną, w lecie właśnie też na jakąś, czy na wesele, czy na komunię, bardzo wygodny obcas, a jest to już kobiecy bucik. No jestem tak zachwycona, praktycznie nowe buty ze skórki takiej mięciutkiej, bo ona naprawdę, słuchajcie, tutaj to jest jak kapcie. Asia mówi, że to jest tak wygodne niesamowicie, że po prostu też nie mogła odżałować, że jednak są za duże i kłapią jej te buty. Dlatego jak ktoś ma 36, to jeżeli ta osoba, która już przyrezerwowała, nie kupi, to no to Wam polecam. Możecie pytać, jeżeli macie rozmiar 36. Przepiękne buciki. No i drugie buty to jest coś, co mi się kojarzy z walentynkami i też są tak piękne te buty, że i to jest 39, słuchajcie. Jestem niepocieszona, naprawdę. Myślę, że to będzie coś takiego znowu 38,5-39 rozmiar, jak na Anię moją. No i niestety znowu wyższy obcas, bo to jest chyba 7 tutaj, tak mi się wydaje. Na oko 7 albo może 8 nawet. Ale tak przepiękny kolor, zobaczcie. Postaram się je do czegoś zmierzyć mimo wszystko. Popatrzcie, jakie piękne z sercami tutaj. I tu są też wyszyte serca w takie esy floresy z sercami. No jakaś przesuperowa firma. Już Wam powiem jaka, może mi się uda znaleźć. Też w świetnym stanie. Nawet jeszcze mają tutaj foliową naklejkę te buty. Zobaczymy, czy tutaj będzie widać firmę jakąś. Bo już sprawdzałam, ale szczerze Wam powiem, że nie pamiętam. Okej, znalazłam firmę i słuchajcie, to jest Poetic License, licencja poetyka, jak to się mówi. Firma londyńska, więc jakaś niszowa marka, zapewne ekskluzywna, bo te buty są tak wykonane, że po prostu mucha nie siada i oczywiście są całe ze skóry. Bordowo takie śliwkowo-fioletowe, no słuchajcie, to jest tak w moim stylu. Ja naprawdę nie mogę przeżyć, że to nie jest w mojej rozmiarze te buty. One mają taki lekki koturnik tutaj. No i ten, w sumie przy tym koturnie, to ten obcas będzie raczej 7 cm, bo trzeba odjąć ten centymetr, który ma tutaj koturn. Czyli to nie będzie aż takie wysokie. No w każdym razie jestem zachwycona, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, teraz spódnice, bo mam bardzo dużo spódnic letnich, pięknych i te wszystkie spódnice są, prócz dwóch. Są niestety nie w moim rozmiarze, ale są mega. Będę je pokazywać tak w miarę szybko. One wszystkie mają super składy. Tutaj mam pierwszą spódniczkę z bawełny w ślicznym kolorze. Ona niby jest SK, ale to jest taka SKM-ka, bo to wiecie, skandynawskie firmy, to one wszystkie są większe niż napisane. To jest M-ka bardziej. Piękna spódniczka, zobaczcie, w takim miętowym kolorze z takimi piórkami. No idealna na lato. Ma też bawełnianą podszewkę. Tak jak mówię, to jest akurat 100% bawełna. Śliczna, falbaniasta spódnica w przepięknym kolorze. Bardzo mi się podoba, powiem Wam. Naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejna spódnica, to jest akurat na pewno z Huty spódnica. To jest taka bardzo elegancka, bawełniana spódnica z podszewką, z acetatu, o ile... Tak, wiskozową podszewką. Zobaczcie, jaka jest przepiękna. To jest chyba Eleczka, już Wam mówię, bo tu jest marka. A i to jest takie coś, Christmas by Lisgard. Lisgard mega marka i naprawdę pięknie uszyta spódnica z guziczkami z tyłu takimi. O. Świetne, ma obszyte taką jeszcze lamówką fioletową. To jest taki jasny fiolet i ciemny fiolet. I ma takie XVIII-wieczne scenki na sobie. No po prostu, no cudo, 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 cudo. Uważam, że to jest Elka. Zdecydowanie. Na M-kę to będzie za duże. Na mnie to jest w ogóle sporo za duże. Więc L-ka lub XL-ka, oczywiście wymiary w razie czego podaję. Piękna spódniczka, taka bardzo lekko przed kolanko, więc grzeczna długość dosyć. Jest bardzo oryginalna, słuchajcie. Do tych butów by pasowała w ogóle. Jak ktoś by miał 39 i walentynki. I scenki miłosne z XVIII wieku na spódnicy. Tadam! Idealny strój na walentynki. Nie no, żarty żartami, ale idę dalej.
do spódniczek, słuchajcie, 12, czyli L-ka, ale tu znowu wydaje mi się, że to jest bardziej M-ka ta spódnica niż L-ka, bo ten pas tutaj nie jest jakiś szeroki, na mnie trochę za szeroki, ale taki właśnie M-kowy pas. Kushi 100% bawełna, ona jest taka cieniowana i uważam, że ja ją prałam i uważam, że puszcza trochę kolor, więc trzeba ją ręcznie prać i wieszać i oddzielnie ją prać. Ale popatrzcie, jaki efekt. Efekt wow ma ta spódnica. Piękna, cieniusieńka, stan perfekcyjny i po prostu zachwycające są kolory tej spódniczki. Tadam! Kolejna, która po prostu podbiła moje serce swoją kolorystyką. Teraz mam taką spódnicę marki Roman Originals i to jest wiskoza, rozmiar L. I to jest taka spódniczka w typu indyjskiego vintage, do której Wam pokażę potem też bluzkę, która jest superowa. Ale tymczasem patrzcie, tak to wygląda. Być może zmierzę Wam tą spódnicę właśnie z bluzką. Jest naprawdę super ta spódniczka. Ona jest taka vintage, wiecie? I nie wiem, czy sobie nawet jej nie zostawię, bo ona nie jest za duża. A nie jest w takim idealnym stanie, żeby ją może dawać do galerii, ale jakby się komuś podobała, to jak najbardziej. Tylko ona ma takie trochę, tutaj jakaś nitka wychodzi. No po prostu nie jest to taki perfekt, idealny stan, jak mnie się marzy, żeby wszystko było w galeryjce. Słuchajcie, w każdym razie bardzo, bardzo ładna spódniczka i jeżeli komuś nie przeszkadza, że nie jest taka w 100% nowa, to idealna, to na pewno cena by była adekwatna. A jak nie, to ja sobie ją zostawię, bo jest naprawdę świetna. Superowa jest. I jeszcze spódnicę mam, słuchajcie. Dzisiaj jest festiwal spódnic. To jest znowu, że jest taka indyjska, Anokshi, dla marki East. I to jest L-ka. I też moim zdaniem taka między M-ką a L-ką. Nie taka większa L-ka, ale napisane jest L-ka, jak najbardziej. Patrzcie, jaki piękny materiał. No po prostu zachwycający materiał jest tej spódnicy. Kolory, no ja bym naprawdę nosiła taką spódnicę na maksa, gdyby była w moim rozmiarze. Przepiękna, jeszcze ma taką złotą nitkę, tu zobaczcie. I ona ma taki krój, że tutaj bardziej przyległa w biodrach i trochę się tak lekko rozpływa jakby w okolicy kolan, bo ona jest za kolano. No cudowna spódnica, cieniutka bawełna i to jest 100% bawełna, podszewka też jest bawełniana. O, możecie zobaczyć. Piękna spódnica, naprawdę zachwyca mnie, totalnie. No i teraz mamy jeszcze większą spódniczkę, wydaje mi się, że to jest XL albo nawet 2XL być może. 16 rozmiar, słuchajcie, czyli raczej taki 2XL. Patrzcie, jaka piękna spódnica, to jest dopiero coś na walentynki w stylu Versace albo w stylu Dolce & Gabbana. Mi się kojarzy z takimi spódnicami Versace, zobaczcie, jakie piękne wzory ma na sobie. Ona nie ma podszewki, jest też 100% bawełna. Jest taka rozkloszowana, no jeżeli ktoś w tym rozmiarze będzie mógł sobie ją kupić i lubi róż, a teraz róż jest bardzo, bardzo modny, więc w ogóle super, moim zdaniem super zdobycz, spódniczka naturalna i ona nie jest przezroczysta, więc nawet, że nie ma podszewki, oczywiście można halkę nosić, jak ktoś się tak źle czuje, ale ona w ogóle nie prześwituje. Znaczy tak, jak się bardzo da pod światło, to prześwituje, ale jak się włoży, to nie widać nic, ponieważ jest to dosyć taka mięsista bawełna i to nie jest takie przezroczyste. No i te wzory też powodują, że prawda, ginie tam w czeluściach wzoru, że tak powiem, ginie jakiś tam kształt, który by było widać. Cudowna spódnica, naprawdę. Mega. A kolejna spódnica jest też modowa. Słuchajcie, byłam teraz, raz na pół roku chodzę do sieciówek, zobaczycie filmik porównawczy niedługo. I w nowych kolekcjach jest całe mnóstwo pepitki, po prostu czarno-biała, taka maxi pepitka rules, jak mówią brzydko po polsku, rządzi, rules, tak? Taka spódniczka do kolana, lekko rozkloszowana, z przodu jest prościutka, nie, to jest chyba tył, przepraszam Was bardzo, tak, to jest raczej tył, nie, to jest jednak przód, ciekawe. Czyli przód jest taki prosty, trapezowy, a z tyłu jest takie wycięcie i jakby się tak lekko rozchodzi, czyli jak tutaj ktoś powiedzmy na pośladkach to się będzie opierać, to ten dół będzie tak minimalnie, bardzo leciutko i subtelnie odstawał. O, tak to wygląda. Piękny wzór, naprawdę bardzo fajny materiał, słuchajcie, już Wam mówię.
Oczywiście, że nie pamiętam na pamięć wszystkich składów. Słuchajcie, 75% bawełna, 25% wiskoza, podszewka z acetatu, czyli też spoko, bardzo spoko, bo też oddychająca i tak dalej. O, super spódnica też, taka troszkę bardziej elegancka, już L-ka. Wydaje mi się, że to jest L-ka, tutaj jest napisane, że 40, więc L-ka. Tak, to jest L-eczka. No i kolejna spódnica mniej więcej L-ka i chyba ta jest najciekawsza, tak jakby artystycznie, XL-ka tu jest napisane, ale też myślę, że to jest L-ka, XL-ka. Też 100% bawełna, bo tam czytałam już metkę wcześniej. I zobaczcie, jaka ciekawa, artystyczna spódnica. Też taka tutaj bardziej opięta na biodrach, lekko rozkloszowana do kolan. No patrzcie na te wzory po prostu, to jest mega, bardzo, bardzo ciekawe, takie abstrakcyjne wzory z takimi jeszcze ozdobami ponaszywanymi. Jak ktoś lubi niebieski i granat, no to jest granat, ciemny granat, to nie jest czarny. Niebieski z granatowym i takie piękne, abstrakcyjne wzorki są na tym. Super. Wydaje mi się, słuchajcie, że to nie będzie XL-ka, to będzie raczej L-ka, bo ona tutaj wcale nie jest aż taka duża, ta spódnica. No, tak myślę, że to będzie dobre właśnie na L-kę, nie na XL-kę na pewno. To jest trochę przesadzone, ale zmierzę oczywiście tą spódnicę w razie czego. Słuchajcie, jeszcze mam nie koniec spódnic, bo już wyglądałoby, że koniec. Ta spódnica jest w moim rozmiarze. Piękna spódnica w stylu z takimi secesyjnymi wzorami. Zobaczcie, takie Art Nouveau tutaj mamy. Piękny kolor, więc ja postaram się Wam zmierzyć tą spódniczkę w stylizacji. Naprawdę jest prześliczna ta spódnica i ma bardzo fajny materiał. I tutaj z tego, co przeczytałam, to też była jakaś wiskoza w składzie. Oj, słuchajcie. 55% wiskozy, 45% acetat, czyli też jakby wiskoza, powiedzmy sobie szczerze. Marka Oasis i to jest 36 w zasadzie. Niby 38, ale ona jest na mnie dobra, więc może mam 38. Ale wiecie co, czasem S-ka, czasem M-ka, to zależy w jakich krojach, bo no ta spódnica nie jest wcale duża, więc mi się wydaje, że to jest tak tradycyjnie, to jest takie 36 bardziej. No bo ona jest taka dość obcisła, jakby była taka luźnawa, to okej, że M-ka, ale wydaje mi się, że to jest bardziej 36. Piękna spódniczka też, super skład. No i ostatnia spódniczka to jest prześliczna spódnica z marki Noah, rozmiar 44 i rzeczywiście to jest 44. Nawet mogłaby być na większą, bo jest tutaj, zobaczcie, gumka z tyłu. Piękna z wiskozy spódnica, zobaczcie jaka jest zwiewna i ma halkę też z takiego dobrego materiału. Halka jest w ogóle z bawełny. Naprawdę śliczna, patrzcie, taka dosyć nowoczesna, bo jest taka z takimi wzorami zielarskimi, jakby piękny kolor i ona ma taki, słuchajcie, kolor beżu, taki krem, ale taki jak taka, kurczę, śmietana z nutką maliny. Nie wiem jak to nazwać, taki różowawy krem kolor. Jest taki różowy kremowy, o, taki, to jest właściwie całe tło. No i ma te wzorki na sobie, jest świetna, rozpinana z przodu, tutaj któregoś guziczka brakuje, ale to tym się nie ma co przejmować, bo ja to tam doszyję jakieś guziczki. Chyba nie ma tutaj jednego właśnie na środku guzika. Tak, można ją sobie właśnie rozpiąć fajnie, bo tutaj ona się zapina aż za kolano, ale chyba nawet właśnie przeszyję ten guzik, bo zapinanie już tego na dole nie miałoby chyba większego sensu. Ale przepiękna spódnica też, słuchajcie, taki większy rozmiar. Także kolekcja letnia i wiosenna już rośnie po prostu jak na drożdżach. Moi drodzy, jeszcze zostały sukienki. A, jeszcze zapomniałam o jednej bluzce, która też jest w takim uniwersalnym rozmiarze, bo jest taka większa. Tutaj jest napisane, że 4XL aż. Czyli może być aż do takiego rozmiaru, ale może być też to po prostu jako bluzka oversize i ona jest z lnu. Piękna bluzka i była nowa, zobaczcie. Bardzo piękna, artystyczna bluzka w takie cudowne kolory, w takim romantycznym stylu. Na pewno no, na osobę w odpowiednim rozmiarze to ona będzie taka po prostu normalna bluzka, a na mnie to by była taka baby doll rozkloszowana, ale prześliczna, naprawdę. Zobaczcie na te wzory. Z mega, no i len. Len. Właściwie na każdego będzie ta bluzka. Jak lubicie luźne, to nawet na mniejszy rozmiar, a nawet teoretycznie na 4XL powinna wejść. Okej, okay, lecimy do sukienek teraz. I teraz tak, zacznę od takiej sukieneczki, która jest bardzo uniwersalna, ma śliczny kolor, marka Oasis, rozmiar 12, czyli to jest po prostu L-eczka.
zwykła L-ka, taka spódniczka przed kolano, jest w tej sukience, prawie do kolana, ma pasek i zobaczcie, taki materiał, to jest wiskoza, ale taka lepsza wiskoza, chyba liocel to jest, tak mi się wydaje, tak, 100% liocel, świetna szmizjerka z takim dekoltem tutaj, ona słuchajcie jest taka, wiecie, jak to liocel, jak się pierze, to się zaczynają robić takie lekko wyblakłe miejsca po prostu. Ale to jakby w charakterze tej sukienki i w jej stylu to w ogóle nie przeszkadza moim zdaniem. Ja uważam, że ona wygląda naprawdę super nadal. I no jak komuś przeszkadzają takie smugi, no to w takim razie po prostu nie dla was. Natomiast ja uważam, że właśnie przy takim materiale to wcale nie wygląda źle, ani nie świadczy o tym, że ta sukienka już się nie nadaje. Tylko po prostu to jest taki styl trochę taki bardziej luźny, taki safari. W każdym razie ja bym to normalnie nosiła. Piękna, przepiękna sukieneczka moim zdaniem, bardzo elegancka. No i jeszcze mam prześliczne sukienki z Jedwabiu, słuchajcie. Tutaj jest sukienka rozmiar 18 aż, w stylu takiej tuniki. Z zielonego jedwabiu. Zobaczcie, jaka piękna. Tutaj oczywiście już sobie czegoś dotknęłam, ale to nic. To jeszcze raz najwyżej wypiorę, bo oczywiście, wiecie, ja tutaj to, mi to czasem wisi kilka dni i coś tam się może przybrudzić. Natomiast wszystkie guziczki są, tu jest jeden niezapięty. Patrzcie, jaki piękny zielony kolor. Myślę, że od XL ta sukienka będzie. Fajnie, bo też takie rozmiary są potrzebne, bo często mam pytania o takie rozmiary. 18, myślę, że właśnie to będzie od XL do 3XL nawet. Super, piękna. 46, może nie 3XL, ale do spokojnie 2XL na pewno. Jedwab 100%, kochani. I podszewka jest chyba z wiskozy, z tego co wiem. Tak mi się wydaje. I teraz mamy sukienkę znowuż jedwabną. 100% jedwab, znowu walentynki, moi drodzy, patrzcie, też świetna. No nie, jednak jest szeroka, chyba jednak nie ma sensu, to bo to będzie mi całe zwisać, ale zobaczcie, jaka śliczna sukienka. Cała z takich falban jedwabnych i tu ma takie piękne drapowanie, ma oczywiście regulowane ramionczka. No cudo, po prostu cudo. Taram! Śliczna jest, piękny kolor, jest w perfekcyjnym stanie tutaj, zobaczcie. Tutaj nie ma absolutnie się do czego przyczepić. Prześliczna sukienka, słuchajcie. I ostatnie rzeczy będą teraz, moi drodzy. Przepiękna sukienka maxi, rozmiar 42 to jest. Może być spokojnie od M-ki, bo jak ja ją włożyłam, to też wygląda naprawdę spoko. Może być to po prostu na mniejszy rozmiar, ale może być też spokojnie na L-kę. Bo tutaj jest trochę obszerna, w sensie ma miejsce. O, da radę. No i zobaczcie, jaka śliczna sukienka z wiskozy. Piękne kolory. Ma takie serca też jakby tutaj u góry. No śliczna, z rękawkiem, bardzo luźna, bardzo przepiękna. To jest ideał na lato, po prostu ideał na lato taka sukienka. Na wiosnę też może być do kowbojek i do pasa na przykład skórzanego, no też by rewelacyjnie wyglądała. Co myślicie? Piszcie koniecznie, co myślicie, bo moim zdaniem jest po prostu boska ta sukienka. I piękny wzór, fajny materiał, taka boho jest. Tara, no ta chyba jest moja ulubiona. Jakbym miała wybrać jedną z tych, to bym wybrała pewnie tą. No i właśnie bym ją nosiła do kowbojek z frędzlami i do paska. I do jakiejś ramoneski. Rewelacyjny strój moim zdaniem. No, jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Koniecznie piszcie, co sądzicie o tej kolekcji. Co się wam najbardziej podobało. No i kochani, pokażę wam jeszcze teraz dwie rzeczy, które niestety transakcje nie doszły do skutku, więc jeszcze z zimowej kolekcji kaszmirowy szalik. Tutaj brzegi są takie nieco zwichrowane, ale według mnie ten szalik jest w pięknym stanie i to niczym nie przeszkadza i można to sobie rozprasować i będzie cudownie wyglądał. Szaro-beżowy, taki bardzo mięciutki szalik, 100% kaszmir, kochani. I sweterek z listkiem, jak ktoś tam pytał, ale mówiłam, że jest sprzedany, ale no niestety w końcu nie zostało to sfinalizowane, więc sweterek z listkiem w rozmiarze ML jest nadal dostępny, to jest ten sweterek
z Fjällräven, które kosztują w sklepie po około 700 zł. 100% wełna, słuchajcie. Piękny, przepiękny sweter i możecie o niego pytać, jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani zakupem tego swetra, bo to jest naprawdę rzadkość kupić w takim stanie jak nowy sweter takiej bardzo dobrej marki, bo zazwyczaj te swetry ludzie noszą aż do zdarcia totalnego, a tutaj mamy sweter w perfekcyjnym stanie, także zapraszam Was serdecznie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Będą teraz jeszcze filmiki, będzie jeszcze jeden filmik z Krakowa, filmiki z Warszawy, z Wadowic. Zobaczycie też jakieś stylówy na nowy sezon, także zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie. Do zobaczenia, cześć!